Radny Krzysztof Głódz został nowym przewodniczącym Rady Miasta. Do zmian w prezydium doszło podczas ostatniej sesji, kiedy z funkcji przewodniczącej zrezygnowała Iwona Mularczyk. Wcześniej taką samą decyzję podjął wiceprzewodniczący Michał Kądziołka. W dniu dzisiejszym na ręce wiceprzewodniczącego złożyłam moją rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza. Dziękuję wszystkim Państwu radnych za współpracę. Krzysztof Głódz był jedynym kandydatem na to stanowisko. Został zgłoszony przez swojego klubowego kolegę Macieja Rogurza z klubu Sojusz dla Nowego Sącza. Uważam, że ta osoba posiada również bardzo wysoką kulturę osobistą. Posiada również bardzo długie doświadczenie w pracy dla samorządu. Wierzę w to, że ta osoba będzie współpracowała ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta. Nowy przewodniczący Rady Miasta zapowiada dialog i współpracę z prezydentem i wszystkimi klubami w Radzie Miasta. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. I dziękując za to zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście, chcę się zobowiązać do tego, do wypełniania dokładnie tego zapisu. Prezydium zasiedli także Tadeusz Gajdosz z Koalicji Obywatelskiej oraz Krzysztof Ziaja z Koalicji Nowosądeckiej. Na razie został w nim jedyny przedstawiciel PiS Wybieram Nowy Sącz, Artur Czarnecki. Również rozważałem wspólną rezygnację, ale mając na uwadze istotne sprawy dzisiejszych, a zwłaszcza uchwał budżetowych i podejmowanie ważnych decyzji związanych z inwestycjami, dopłatami, jak rozpoczęciem nowych inwestycji, a mając stosowne uprawnienia jako podpis elektroniczny, ażeby nie doprowadzić do destabilizacji, niemożliwości wysyłania w czasie stosownych projektów uchwał, swoją rezygnację oddaliłem w czasie. Środowe obrady przerwano ze względu na późną porę. Kontynuację zapowiedziano w najbliższy poniedziałek.